Co się stało? Das wäre mein Kontaktsbetrüsch. Ja, da patrzysz się, bo efekt nie betrzysz. Mów, no, no, mów ile chcesz, nic nie rozumiem, człowieku. Kederom. Co? Kederom. A, za szybko jechałem, tak? Ede. Ojej, 130? Jede. Kurwa, ten sobie for. Do ilu można? Kurwa, ten sobie for. Czy jestem sam? Co? 5 euro? 50. A, można tylko 50, tak? No, będę też dolar. Cholerka, no bo w tym Budapeszcie korki, cholera, jak wyskoczyły na wylotówkę, no to już depnąłem. No. No i co teraz? Jajco. Nie znam węgierskiego, ale to chyba niedobrze. Co, mandat? Mandat? Człowieku, no zlituj się, przecież... Nie zemę. O, no. Kedes, kurde. Co, ale to? Mandeture? Słuchaj, ja jestem z Polski, a ty jesteś z Węgier, no nie róbmy sobie takich rzeczy, przecież jesteśmy bratankowie. Ja kanem asaworwat. Bratankowie jesteśmy, Polak, Węgier, dwa bratanki! Polak, Węgier, dwa bratanki! I do szabli, i do szklanki! Do szabli! I do szklanki! Do szabli i do szklanki! A co to? Do szklanki, no! No. A sem da kosa! Premier! Kiedy? Utkę, halom! Ja? Ty głupia małpo, ty! Ja, nie są, gozo są. Dobra. Utkę, halom! Hep! Utkę, halom! Hep! Medje! Magyar! Stop! Ja. Co? Ile wyszło? Ty depet? Pokaż. 2,2. Ja raz to. Cholera. No, ty, a weź ty dmuchnij. A ty zobacz. Mężem? Ty dmuchnij, no. Dydę, moje dziękuję. No dmuchnij. Eza, utkaram het. Stop. Eze. Dero. 0-0. Tak. O, bracie, o nie. Tak cię nie zostawimy, bratanku. Kochany, masz tu, bracie, 0-0. Dziabnij sobie się, gdzie tu będziesz stał na mrozie. 0-0, dawaj. Bratanku, dawaj. No. Dziobrowka. Du. O, teraz dmuchnij. Teraz dmuchnij. Pokaż. 0-8. Nie, no, dalej jeszcze. Ja 2-2, dawaj. A co? Dawaj. Ej, sobie lukę, ale tu już ma erwę. No. Dmuchnij teraz. A, tu. Dobra, Ura, teraz ile? No jak kiedy? 3-2, no to przeholowałeś kolego. Remis, tak? Remis. No ale to nie rozstrzygnięte jest, to wiesz co? Ja. Nie rozstrzygnął się w pojedynek, bo jest remis. Remis. To chodźmy do baru na serię karniaków. Nie ma. Gdzie ona pochowała te pieniądze? O, idzie. Zamota. No chodź. Gdzie byłaś? Na poczcie. Po co? Zatankować. Tak się głupio pytasz. Pewnie znowu wszystkie pieniądze przesłałaś. Znowu na radio. Ano!
tylko że wolna Białoruś. Od kiedy to Białoruś leży w Toruniu? Od zawsze. Tyle pieniędzy mogła się wpłacić do banku, ale nie, 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 nie. Ty wpłacasz, ale na książeczkę. Banki dla ciebie są B. Wiesiek, sam wiesz, do kogo należą wszystkie banki. No do kogo? No do tych, no. No? Do Rzymian! A poza tym nie wszystko wydałam, bo część przesłałam na badania archeologiczne. Czyli znowu do siebie. No, o. Właśnie tak się składa, że w bazylice w Lichanie odkryto na ścianie XVI-wieczne polichromie. Janina, Janina, tę bazylikę niedawno wybudowano. Powiedz mi, jak to jest możliwe? Cud! Ale co ty możesz wiedzieć o cudach? No, jak za ciebie wychodziłem, to ksiądz powiedział, że cudów nie ma. O, on tam się znał, wiesz? To był ksiądz ateista. Janina, Janina, popatrz, jak my żyjemy. No popatrz, jak my żyjemy. Inni to już się zdążyli pobudować. Kafloscy, Więckowscy, dawno już je pobudowali. Wiesiek, nie rozśmieszaj mnie. Ile ja kościołów pobudowałam? Janina, Janina, popatrz, jak my żyjemy, popatrz. Przecież u nas ściany się trzymają tylko dzięki zdjęciom z pielgrzymek. Znaczy nie, nie, te zdjęcia jeszcze zrozumiem. Ale 2 metry na 2 plakat Giertycha? No to już jest chyba lekka przesada. O, co przesada? Kryśka ma większy. A poza tym to pewnie ty mi namazałeś na nim taki napis. HWDG. Z tego, co wiem, to było ich hasło wyborcze. Pomysłowe. O, synek idzie. Synek. Mamo, tato, idę na schole. Idź, idź, bo znowu miejsca zabraknie. Nie, nie, Janina, nie, nie, synu, zostań. Janina, najwyższy czas skończyć tę farsę. On ma już 28 lat. To jest najlepszy czas, żeby skończyć mu ten biały tydzień. Za młody jeszcze jest. Synu, czas, żebyś zaczął żyć pełnią życia. Carpe diem. Nie ucz go przekleństw. Żebyś wreszcie oddychał pełną piersią. Żebyś wreszcie... No... No żebyś wreszcie poderwał jakiegoś towara, no! Co to jest towara? Nie! No mam syna, kosmitę! Ale to nic dziwnego, jeżeli jego matka jest jakimś piekielnym troglodytą! Tylko nie piekielnym! Nie słuchaj go, mamo! Jesteś piękna! Wiem! Wiesz, że tato zawsze bluźni o tej porze. Idź, bo się spóźnisz. Załóż te jego buty, te do trumny. No idź, idź. Tylko tam, tam leżą koło pomnika. Tylko chryzantemy nie wejdź. E, synu. E.T. phone home. Przestań go straszyć, wariacie jeden! Zaraz ciebie postraszę! Nie strasz go! Zaraz ciebie postraszę, tak dalej pociągniesz, to się zajmie tobą jakiś wampir Nosferatu! Nie zajmie się! Jasne, że się nie zajmie, bo pewnie nie dałby rady! Dlaczego? Bo tak od ciebie walczy ozniem! I żeś se chłopie narobił, wiesz? Masz pojechane! I... Jesteś u matki! No, aha, no. Idę donieść matce, no, wiesz? No, no. Jesteś u matki, zobaczysz. I zdrowo, Maru, to znowu ja w sprawie starego. Weź mu... A ci tu da.
Państwa! No dobra, już się nie popisuj, już. To już powiem, proszę Państwa. Przywitał Państwa mój osobisty nauczyciel tańca, Michał Paszczyk, Polska, brawo! Dobry wieczór. Dobry wieczór. A zapowiedział mnie oczywiście mój kolega. Drodzy Państwo, zanim brawo dla mojego kolegi. Zanim tutaj zaczniemy się na scenie wygłupiać, delikatne wprowadzenie, dlaczego ja mam coś takiego na sobie. To jest orteza, trudne słowo, ale skąd się znalazło na mojej nodze? Otóż jakiś czas temu zostaliśmy zaproszeni na mecz charytatywny piłki nożnej przez Jakuba Błaszczykowskiego. No dla mnie Kubuś. Grały same gwiazdy, Robert Kubica. Dla mnie Robcio. Agnieszka Radwańska. Dla mnie pani Agnieszka. No w każdym razie, no jednak mecz charytatywny, Fundacja Ludzki Gest, dałem z siebie wszystko, zrywałem wiązadło krzyżowe w kolanie, ale już jestem po operacji, także dochodzę do siebie, tutaj też dam z siebie wszystko, luz. Ile grałeś w meczu? Na parkingu sobie to zrobiłem, ale... Teraz! Ale popatrzcie, jestem jak TVP. Nie powiedziałem, że grałem, tylko że byłem zaproszony. Słuchajcie. A prawda niepełna. Można? Po tym meczu na Facebooku Michała można było oglądać zdjęcia, kto sławny go nosił do toalety, bo on sam nie mógł chodzić. Tak, słuchajcie. Ale nie, serio. I słuchajcie, kto mnie nosił najczęściej do toalety? Mistrzyni świata i mistrzyni olimpijska w rzucie młotem. Anita Włodarczyk mnie nosiła. No, tak. Znaczy, później się dowiedziałem, dlaczego ona została wylosowana z tego zacnego grona do noszenia mnie, bo stwierdzono, że najlepiej sobie radzi z młotami. No i tak padło na nią. No ale tutaj no, będzie też dobrze, no, tylko że z tym. No. Proszę Państwa, w każdym razie my od przeszło 3 tygodni szukamy jakiegoś zręcznego pseudonimu dla Michała w związku z tym, jak on wygląda. Sorry, ale to jest bez sensu. Słuchajcie, ja byłem sławy z matmy, oni na mnie mówią cyrkiel. Nie wiem dlaczego, nie wiem, żeby... No dlaczego już wiem, cyrkiem? Dobra, już wiem. Brawo już na cyrka! Okej, okay. Okay, już dobrze. Ale jakbyście Państwo mieli jakiś zgrabny pseudonim, to proszę rzucajcie, bo może jak się cyrkiel Michaelowi nie podoba, to może coś innego fajnego. A ty po twojej przeszłości, bo twój tato był stolarzem, nie? No to ty powinieneś być dłuto. Człowiek dłuto, nieważne, dobrze. Drodzy Państwo, bardzo się cieszymy, że znowu mamy okazję wystąpić w Warszawie. Znowu jesteśmy na ekranach telewizorów, no ale tutaj Państwo przed telewizorami nie widzą, jak wy świetnie wyglądacie. Proszę Państwa, to jest niesamowite, bo jesteśmy dzisiaj dobrze oświetleni. My wychodzimy, jesteśmy na scenie, to was wszystkich widzimy. Jesteście jak na patelni. Świetnie wyglądacie. To widać, Matko, że się powodzi. Jedyna, naprawdę. To widać, że się powodzi. Brawo dla was. Ja od razu wychodzę i widzę, tutaj siedzi Baber. Ale reszta też pięknie. Ale nie, naprawdę, bo ja wyszedłem tutaj do was i tak, kurde, sale żeśmy pomylili. To chyba jakieś wesele. Naprawdę, jesteście tak ubrani, no popatrz, no i marynarki są. No i krawaty gdzie niegdzie. No, proszę. To pani bardzo. Ma tam woalkę czy coś przeświętującego, bardzo ładne to jest takie. No. O, dres. O, co? Ale odprasowany, także no, brawo. Absolutna elegancja, bardzo dobrze. No świetnie wyglądacie i mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić, zwłaszcza, że ten odcinek jest wyjątkowy. Dobra, to ja idę, ty się tłumacz, Michael. Słuchajcie, dlaczego ja jestem ubrany tak, jak jestem ubrany? Jest to pewnego rodzaju uniform, ponieważ tematyka tego odcinka to są szeroko pojęte uniformy. Jako, że w Polsce jest wiele służb mundurowych, ale nie tylko mundury tak naprawdę są ważne, ale generalnie wszystkie te ciuszki, które sprawiają, że ktoś jest wyjątkowy. I na przykład, no to jest uniform pewnej formacji, zaraz wyczajcie jakiej, bo są tak, różne straże. Jest Straż Nocna w Grze o Tron, jest Straż Marszałkowska w Sejmie, no i najbardziej popularna w Polsce Straż Miejska. I witajcie, drodzy Państwo, właśnie w tymże momencie zapraszamy Was do komisariatu, do kwatery głównej Otwockiej Straży Miejskiej. Panie komendancie! Czego? Może pan tu na chwilę podejść? Czego mi przeszkadzasz, jak robię coś ważnego? Ten pan, a co pan robi? Nic, ale to dla mnie ważne.
Aha. Dzień dobry. Bo ten pan się chce przyjąć do straży. Jaja co robisz? Nie. Nie, pijaka złapałeś i teraz jaja robisz. Nie, nie, nie. Nie, serio? Serio. Przepraszam, młody człowieku, że tak zapytam. Co cię skłoniło do tak desperackiego ruchu? No. No proszę pana, no co, no moim marzeniem od zawsze było pomagać innym, no. A co to masz wspólnego ze Strażą Miejską? No ja. No ja, no przecież Straż Miejska pomaga ludziom. Koleś lubi mieć zablokowane koła, ty. O kurde, muszę odetchnąć świeżym powietrzem, przepraszam. Ja do okienka tutaj. Oj, 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 przepraszam bardzo. A czyje to jest czerwone gówno, co stoi na parkingu? Przepraszam bardzo, pan mówi o moim samochodzie? Nie, nie, proszę pana, ja mówię o tym czerwonym gównie z czterema kołami. Czyli co to pan, jest? Czyli pan mówi o moim samochodzie. Proszę pana, nie, 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 momencik. Multipla nigdy nie będzie i nie była samochodem, proszę pana. No, pan wybaczy, no. Proszę pana. Nie, nie, chwileczkę. Fiat Multipla jest samochodem. No tak jak Tico jest ciężarówką, no proszę pana, no. No nie róbmy jaj, no. Proszę pana, Fiat Multipla jest przestronnym autem dla całej rodziny. No chyba rodzina Adamsów, no. Wiele osób ma Multiple. No tak jak wiele osób ma kogoś brzydkiego w rodzinie, ale nie pokazuje tego wszystkim, no. Człowieku, to jest urąganie po prostu ludzkiej godności. W normalnych okolicznościach, proszę pana, ja dałbym panu grzywnę, proszę pana, za zaśmiecanie parkingu. Ale spokojnie. Pan chce do nas dołączyć, pan chce wstąpić w nasze szeregi, skończy się na mandacie. Na jakim mandacie? Niewielkim, spokojnie. No chyba, że tam pan posmaruje, no to wiadomo. No, do, nie, dobrze, źle zaczęliśmy. No to właśnie, może pana bo ja tak... Wprowadzę. No. To tak, poznał pan już Romka. Tak. Moją prawą rękę, mój zastępca. Przy wejściu... Był Tadek. Prawa ręka mojej prawej ręki, czyli moja lewa ręka. Zastępca zastępcy komendanta. Pan się na tym łapie? Tak, tak. No i to cały skład jest. No. Jak to? Trzy osoby na całe miasto? No proszę pana, Tadek patroluje wjazd do miasta, Romek wyjazd z miasta, ja centrum miasta, to jest Otwock, tu więcej nic nie ma, proszę pana. Ale zaraz, bo tak na parkingu nic nie ma, to co, pieszo latacie? O nie, nie, proszę pan, nie, mamy służbowe pojazdy. Co pan myśli, to jest Straż Miejska. O, służbowe pojazdy, tak. A jakie? Rovery. Super, a jaki model? Vigry 3. Co? Samochodów nie dawali. Dawali, ale Multiple nie wzięliśmy, no. Przepraszam, pan... Że tak zapytam, pan przyszedł się przyjąć do straży, czy po mordzie dostać, bo dyskusja w tą stronę zmierza. Nie, 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 to nie? Pierwsze. Pan no, jakby. No dobra, to przełammy lody. Może kawkę może dla pana. O, chętnie. Proszę bardzo. Pani Basiu, poproszę dwie kawki. Szybko przyniesie? Nie przyniesie, bo nie ma żadnej pani Basi, trzech nas jest. Mówiłem, a interkom już od wielu lat nie działa, także dla szpanu jest, no, widzi pan, ładnie wygląda. A co, laptop też dla szpanu, co? O, nie, i tu się pan zdziwi, proszę pana, bo na tym laptopie, proszę pana, ja mam obraz ze wszystkich kamer, które są umieszczone w mieście. Proszę bardzo. No jak, przecież to jest obraz tylko z trzech kamer. Wjazd do miasta, wyjazd z miasta, centrum miasta, no. Co pan myśli? O, panie komendancie, co jest? Skrzyżowanie Puławskie z geodetów. No. I ta... Zielone światło. Dobrze. Pomarańczowe światło. Dobrze. I czerwone światło. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Świetnie sobie radzisz. No, bardzo dobrze. To on steruje światłami w mieście? Nie, nie. Uczy się rozpoznawać kolory, także mu całkiem nieźle idzie. Dobrze. Hono, 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 hono. Patrz, pa na to. Mamy przestępstwo. Kamery się na coś zdają. Mamy bandytów. Widzisz to, koleżko? Widzisz to? Co to? To jest akurat przepalony piksel. Tu się patrz. O, tu się patrz. Mamy. Halo, proszę wyrzucić te butelki z winem. Straż Miejska was obserwuje. Mamy was na oku. Over. No. O. No. I nie posłuchali. Nie posłuchali, bo tam po prostu głośników nie ma, no. Zresztą mówiłem, że ten interkom nie działa. Co pan myślał? No i właśnie. Ale przynajmniej interwencja jest. Mogę odnotować, no. No właśnie.
dlaczego ja biję brawo. Jak ludzie mają was szanować, jak wy nic nie możecie? No. Oj, młody człowieku, i tutaj przesadziłeś. Tutaj przesadziłeś. Zaraz ruszasz ze mną w patrol. Zobaczysz, ile możemy. Pani Basiu, poproszę mundury dla pana kolegi. Co? A gdzie jest pani Basia? Wiem, nie ma jej oczywiście. Ha, 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 żarty. Proszę, mundur. Tutaj się podpisz. Ale jak mundur? Przystępujesz do Straży Miejskiej. Proszę bardzo, podpis. Przepraszam, ale bo to wystarczy się podpisać i już będę w Straży Miejskiej? O, no, masz szczęście, bo za moich czasów było znacznie trudniej się dostać do Straży Miejskiej. O, no. Dobra. Także idź się przebierać, ruszamy w patrol. Panie komendancie, jak to trudniej? No widzisz, za moich czasów trzeba było się podpisać w dwóch miejscach. No. O.